W Muzeum Techniki i Przemysłu ostatnie przygotowania do wystawy będącej częścią projektu informacyjno-edukacyjnego Prewencja Policji Dzisiaj – Perspektywy i Wyzwania. Przez 12 tygodni obok wystaw, wyposażenia będą debaty, sympozja, konkursy o rozmaitej tematyce. Od bezpiecznej drogi po bezpieczny internet. Na wystawie spotkać będzie można najnowocześniejszy sprzęt policyjny. Nas interesowały motocykle, również te najszybsze, z wideorejestratorem. Przyjechało nawet najnowsze auto z kamerami rejestrującymi wykroczenia zarówno z przodu, jak i z tyłu. Byliśmy ciekawi, jak uda mu się wjechać do muzeum. Otwarcie 6 października.